Ramasa Takalarasa. Jezus, ja wzywam Twoje potężne imię. Jezus, ja wzywam Twoje potężne imię na tym miejscu. O Ramata Kalaramasa, Stworzycielu nieba i ziemi. Potężny, wielki Boże, Orosoto Koloramasa, Ty, który stworzyłeś ziemię, Ty, który stworzyłeś niebo, wywyższamy Twoje potężne imię, Aramahata Kalarasa, Jezus, 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 Orosoto Koloramasa Takalarasa, Ojcze, my bierzemy autorytet w duchu na tym miejscu, Oropoto Kalaramasa Takalarasa, Erechete Kelerese, Arata Kalarasa, ja wzywam Twoje potężne imię teraz, Jezus, nad każdą osobą, która przechodzi tutaj, która będzie słuchała tych poselstw, która będzie słuchała tych świadectw. Eresete halaha, oromoto kila halarase. Ojcze, ja dziękuję Ci, że ludzie są przekonywani o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Eresete keleremasa, że ludzie spotykają się z Tobą. Dziękuję Ci za nowe narodzenia, za nowe narodzenia, za nowe narodzenia. Herete keleremese. Przyjaciele, nazywam się Michał Korgol i zachęcam każdego z Was, abyście zostali i wysłuchali mojego świadectwa, spotkania z Bogiem. Przez 30 kilka lat mojego życia wydawało mi się takie rzeczy w ogóle niemożliwe. Boga postrzegałem jako dziadka z długą, siwą brodą, który w ogóle nie interesuje się moim życiem. Tak naprawdę od małego sam zająłem Jego miejsce. To ja byłem Bogiem. To ja byłem Bogiem, ustanawiałem swoje zasady, miałem swoje dążenia, miałem swoje cele i chciałem je realizować. Tylko one były dla mnie ważne. Od początku, tak jak większość z Was, chciałem być szczęśliwy i chciałem być zaakceptowany. I wchodziłem w to, co system tego świata mi podawał. Skończyłem szkoły z najwyższymi średnimi. Przyjechałem do Warszawy studiować tutaj na Wydziale Prawa i Administracji. Skończyłem te studia z wyróżnieniem. I dalej, tak jak większość z Was, szukałem tego, co miało mi dać w życiu szczęście. To, co słyszałem od początku, że powinno do tego szczęścia mnie zaprowadzić. Więc poszedłem w ten tak zwany sukces, którego tak bardzo chcemy. Byłem współwłaścicielem 200-osobowej firmy prawniczej w tym mieście. Teoretycznie wszystko miałem. Ludzie klepali mnie po plecach, mówili: Michał, jesteś człowiekiem sukcesu. Jesteś uosobieniem wszystkiego, co świat może zaoferować. Zbudowałeś piękny dom, masz rodzinę, dzieci, wyjeżdżasz na wakacje kilka razy w roku, masz nowe samochody, generalnie masz wszystko. Ale przyjaciele, ja doskonale wiedziałem, że jestem mistrzem świata w chodzeniu w maskach. Doskonale wiedziałem, że każdego dnia udawałem kogoś innego. Udawałem przed moją żoną, która jest tutaj ze mną. Udawałem przed wspólnikami, udawałem przed przyjaciółmi, udawałem przed rodziną. Cały czas udawałem kogoś innego. Ale kiedy byłem sam i doskonale wiesz, o czym mówię, tak naprawdę nie wiedziałem, co będzie dalej. Bałem się, choć spychałem. Spychałem trudne tematy, nie zadawałem trudnych pytań. Temat Boga był takim dziwnym tematem. Z jednej strony go nie ruszałem, żeby się nie obraził i kiedyś mnie nie ukarał, bo tak mi wpajano wtedy w głowę. Ale z drugiej strony on kompletnie nie istniał w moim życiu. I kiedy właśnie wzrastałem sobie w taki sposób, wzrastałem sobie w tym świecie, spotkałem ludzi, którzy powiedzieli mi, że 2000 lat temu Jezus Chrystus umarł za mnie, poszedł za mnie na krzyż, z wyboru, z miłości do mnie. Wiecie, w pierwszej chwili w ustach intelektualisty brzmiało to niedorzecznie. O co chodzi? Przecież ja w tym momencie rozumiem wszystkie prawidła gospodarcze, ekonomiczne, społeczne. Ja wiem, o co w tym chodzi. Ja się udzielałem na konferencjach, na ważnych konferencjach w tym kraju. Ale nagle słyszę, spotykam ludzi, którzy powiedzieli, że osobiście spotkali Jezusa. Wiecie, ja w tym momencie powiedziałem tak. Jezus, jeśli Ty żyjesz, jeśli Ty nie jesteś krzyżykiem, jakimś obrazkiem, jakimś wyrzutem sumienia, tylko jeśli Ty jesteś realną osobą i Ty żyjesz, to ja chcę Cię poznać. Ponieważ zrobiłem to w szczerości mojego serca, stałem szczerze i zawołałem do Niego, natychmiast w moim życiu pojawiło się przekonanie, że absolutnie potrzebuję Jezusa w moim życiu. Przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Wiecie, ja do końca nie mogłem zrozumieć, co się ze mną dzieje, ale pamiętam, któregoś dnia siedziałem zamknięty w naszej łazience, w naszym domu, bo nie chciałem pokazać się przed moją żoną, ani sam przed sobą. Nie wiedziałem, o co chodzi, ale wiedziałem już, że Jezus to Bóg i zawołałem do Niego. Jezu, przyjdź i mnie uratuj,
bo choć inni uważają, że mam wiele, to wiem, że tak naprawdę jestem nikim i jestem na prostej autostradzie do śmierci, do piekła. Przyjdź i mnie uratuj. Przyjdź, wierzę, że jesteś Bogiem. Wierzę, że przyszedłeś na ziemię w ciele człowieka. Poszedłeś na krzyż zamiast mnie, a następnie zmartwychwstałeś. I teraz siedzisz w niebie. Przyjdź, przyjdź i mnie uratuj. I on przyszedł. Tamtego dnia, niespełna 7 lat temu, spotkałem Jezusa Chrystusa osobiście w duchu. Spotkałem się z Nim. Ja jeszcze wtedy nie rozumiałem, że właśnie wtedy narodziłem się na nowo. Narodziłem się na nowo. Bo ja nigdy wcześniej nie czytałem Biblii. W ogóle wydawało mi się, że wszystkie tematy, które dotyczą Boga, są dla słabych ludzi. A ja całe życie udawałem silnego. Całe życie pokazywałem wszystkim, że jestem silny. Ale przyjaciele, jedno z głównych poselstw, które Jezus Chrystus wygłosił, kiedy w ciele chodził po ziemi, było, że każdy musi narodzić się na nowo. Którejś nocy przyszedł do Niego taki zacny, poważany, pobożny człowiek w Izraelu, faryzeusz o imieniu Nikodem. Przyszedł w nocy, bo w ciągu dnia się wstydził i mówi: o co chodzi, nauczycielu? Bo widzę, że wielkie rzeczy robisz. O co chodzi? Jezus powiedział mu: Nikodemie, dopóki nie narodzisz się na nowo, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. A on mówi: ale jak? Ja mam prawie 70 lat. Jak mogę powtórnie wejść do łona matki? Jezus powiedział mu: nie rozumiesz. Co się narodziło z ciała, jest ciałem. Co się narodziło z ducha, jest duchem. Jeśli nie narodzisz się z mojego ducha, nigdy nie wejdziesz do mojego królestwa. Przyjaciele, największy grzech ludzkości to niezależność od Boga. W tym kraju każdy z was słyszał o Jezusie, ale to w ogóle nie ma znaczenia, czy ty słyszałeś o Jezusie. Kompletnie nie ma znaczenia. Znaczenie ma, kim dla ciebie jest Jezus. Kim on dla ciebie jest? Świecą na Wielkanoc? Prezentem pod choinkę? Wyrzutem sumienia? Jakimś bierzmowaniem, które trzeba odfajczyć w drodze religijnych rytuałów? Kim on zajmuje? Jakie miejsce on zajmuje w twoim życiu? Przyjaciele, w moim życiu nie zajmował on kiedyś w ogóle ważnego życia. Teoretycznie, jak ktoś mnie pytał, mówiłem tak, że jestem wierzący, ale to taka ściema na jedno z takich pytań, które nie wiemy w ogóle jak odpowiedzieć. W moim codziennym życiu Bóg nie istniał. Nie potrzebowałem Go i Go nie szukałem. Ale kiedy narodziłem się na nowo, Duch Święty zamieszkał we mnie. Przyjaciele, 2000 lat temu na krzyżu Golgoty nastąpiła wielka wymiana krzyżowa. Jezus nie wisi dzisiaj na krzyżu. On zmartwychwstał. I jestem tutaj, aby wam świadczyć swoim życiem, że Jezus żyje. Jezus żyje. On zmartwychwstał i żyje. Pytanie, czy żyje w tobie? Jeśli dzisiaj ustanowisz Jezusa twoim Panem i Zbawicielem, jeśli uwierzysz w tą prostą prawdę, że Bóg tak pokochał świat, że 2000 lat temu sam zszedł w ciele na ziemię, aby cię uratować, wziął winę i karę za twoje bezbożne życie, a następnie poszedł na krzyż i zmartwychwstał. Jeśli w to uwierzysz, wystarczy twoja decyzja i zawołasz do Niego, tak jak ja zawołałem wtedy, mówiąc: Jezu, przepraszam Cię, że tyle lat żyłem bez Ciebie. Przyjdź i bądź moim Panem i moim Zbawicielem. Jeśli to zrobisz, dzisiaj doświadczysz osobistego spotkania z Nim. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Dzisiaj, kiedy słyszysz te słowa, dzisiaj jest dla ciebie dzień zbawienia. Dzisiaj. Co to oznacza? Po pierwsze, zostaniesz obywatelem nieba już dzisiaj. Kiedy skończy się to, co nazywa się dzisiaj, ty będziesz miał pewność, że idziesz do nieba. Ale po drugie, na krzyżu Golgoty Jezus zapewnił też tobie to, że możesz doświadczać nieba na ziemi. Diabeł został pokonany. Diabeł został ośmieszony. Jedyne, co może robić dzisiaj, to oszukiwać ludzi. Oszukiwać, że jest inaczej. Ty decydujesz. Bóg 2000 lat temu rozwiązał kwestię grzechu w Jezusie Chrystusie. Rozwiązał kwestię zbawienia. Ale aby ono było skuteczne w twoim życiu,
Musisz uwierzyć. I nie możesz nic do tego dołożyć. Do krzyża Golgoty nie dołożysz nic, bo dzieło krzyża jest kompletne. Słowo Boże mówi wyraźnie, że zbawienie jest z łaski, za darmo. Jest to Boży dar dla człowieka. Ale przyjaciele, Bóg pozostawił każdemu człowiekowi prawo wyboru. Każdy z was ma wolną wolę. Teraz, kiedy stoisz na tych światłach i słyszysz te słowa, część z was odpowie na to życie, które słyszy teraz i wezwie jego imienia. Ale jeśli przyspieszasz kroku, chcesz uciec od tego, nie chcesz tego słyszeć, albo masz ważniejsze sprawy, to wiedz, że właśnie podjąłeś decyzję. Właśnie podjąłeś decyzję. Jezus powiedział, kładę przed wami, przed każdym z was, życie oraz śmierć, błogosławieństwo oraz przekleństwo. Wybierz życie, abyś żył. Kto wybiera? Ty wybierasz. Przyjaciele, niespełna 7 lat temu, powtórzę to jeszcze raz, z człowieka, który był intelektualistą, sługą tego świata, nieświadomym sługą diabła, uwierzyłem w prostą prawdę Ewangelii. Narodziłem się na nowo. Od 7 lat doświadczam osobistego życia z Jezusem Chrystusem. Mówiłem wam, że byłem przedsiębiorcą. Nadal jestem przedsiębiorcą, ale mądrzejszym i skuteczniejszym. Kiedyś wydawało mi się, że potrafię kochać, ale tak naprawdę byłem egoistą, byłem w tym egoistyczny. Dzisiaj kocham. Potrafię kochać i być kochanym. Jeśli uwierzysz w te proste prawdy, które ci mówię, możesz nigdy się już nie bać. Rozumiesz? I mówię teraz do ciebie, bo doskonale wiesz, o czym mówię. W tych wszystkich chwilach, kiedy uciekasz od tematu, kiedy spychasz problem, kiedy się boisz, kiedy uciekasz w używki, kiedy uciekasz w rozrywkę i w głupotę, nie musisz tak żyć. Jezus Chrystus rozwiązał już ten temat 2000 lat temu na krzyżu Golgoty. Przyjaciele, ale my nie jesteśmy tutaj tylko po to, aby wam opowiadać. My jesteśmy też po to, aby zaprezentować wam dzisiaj żywego Boga. Jeśli ktoś z was jest chory, nieważne na jaką chorobę, czy to jest jakaś drobnostka, a może to jest coś, co lekarze mówią, że jest bardzo poważne, chcę ci powiedzieć, w ranach i sińcach Jezusa jest twoje uzdrowienie. Na krzyżu Golgoty Jezus z miłości do ciebie wziął już tą chorobę. Jeśli chorujesz, to albo dlatego, że o tym nie wiedziałeś, albo dlatego, że chcesz. Jeśli ktoś z was jest chory, a chcesz dzisiaj być zdrowy, chcesz dzisiaj wziąć swój cud, podejdź do nas. Położymy na tobie nasze ręce. I tak jak mówi słowo, w imieniu Jezusa nakażemy chorobie odejść i będziesz zdrowy. Odejdziesz stąd zdrowy. Ale przyjaciele, to pytanie, które 2000 lat temu Jezus zadawał powszechnie uczniom i ludziom, ono jest wciąż aktualne. Czego chcesz? Czego chcesz w swoim życiu? Wielu z was przyzwyczaiło się już do ciągłego narzekania, do spychania, szukania innych, winnych. Chcę ci powiedzieć, nie ma znaczenia, jak żyłeś do tej pory. Nie ma znaczenia, czy byłeś dobry. Nie ma znaczenia, czy byłeś porządny. Nie ma znaczenia, czy byłeś zwykłą łajzą. Nie ma to znaczenia. Nie ma znaczenia, czy spałeś w Mariocie, czy spałeś na dworcu. Jeśli nie spotkałeś Jezusa, jeśli nie narodziłeś się z Bożego Ducha, nigdy nie wejdziesz do nieba. Chociażby dzisiaj przeprowadzić 100 staruszek, rozdać 1000 obiadów. Zbawienie jest poprzez odkupieńcze dzieło Jezusa. To Jego krew zmyła twój grzech. Nic do tego nie dołożysz. Nie zrobisz drogi na skróty. Nie obejdziesz tego. Nie obejdziesz tego. Ja byłem porządny. Ja byłem uczciwy, byłem szanowany. Klepali mnie po plecach. Mówili, Michał, super, super. Ale przyjaciele, ja wiedziałem, kiedy zawołałem do Jezusa, przekonanie o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie bardzo szybko wypionowało moje życie. Uwierzyłem i wezwałem Jego imienia.
Kto z was, przyjaciele, kto z was chce dzisiaj pojednać się z Bogiem? Możesz to zrobić, podchodząc do nas, możemy cię poprowadzić w modlitwie. Ale możesz zrobić to sam. Nie potrzebujesz do tego pośrednika. Wystarczy, że uwierzysz w te słowa Ewangelii, które mówię do ciebie. Ewangelii, która jest mocą Bożą. Uwierzysz, że krew Jezusa zmazała twój grzech. Uwierzysz, że Jezus wszedł na ziemię po to, aby cię uratować. Poszedł na krzyż z wyboru i z miłości do ciebie, a następnie zmartwychwstał. I jeśli zawołasz do Niego, ustanowisz Go Panem i Zbawicielem twojego życia, będziesz zbawiony. Będziesz zbawiony. Dzisiaj podejmujesz decyzję. Dzisiaj jest dzień zbawienia. Wczoraj się nie liczy, a jutra nie ma. Dzisiaj jest dzień. Dzisiaj. Dzisiaj podejmujesz decyzję. Teraz, kiedy mnie słuchasz. Lub teraz, kiedy się śmiejesz z tego. Tu nie chodzi o mnie. Ja już wybrałem. Ja już wygrałem. Ja nie buduję systemu politycznego czy religijnego. Przyszedłem tutaj po to, aby zwiastować ci proste rozwiązanie, które 2000 lat temu się wykonało i które może być twoim udziałem. Ty i Bóg, ty i Bóg, ty podejmujesz decyzję. Ty podejmujesz decyzję. Powtórzę jeszcze raz to pytanie. Kim dla ciebie jest Jezus? Kim On dla ciebie jest? Nieważne, czy byłeś wczoraj, przedwczoraj, czy kiedykolwiek w kościele. Nieważne, coś tam odprawiłeś, co mówiłeś. Ja się pytam, kim On dla ciebie jest, osobiście dla ciebie, w twojej pracy, w twojej rodzinie, w twoim macierzyństwie.